Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. Oglądają Państwo pierwsze w tym tygodniu wydanie wiadomości Telewizji Imperium. Opowiemy dziś, jak wyglądała ogólnopolska konferencja na temat logistyki w Gliwicach, pokażemy Państwu aktualny stan prac remontowych na dworcu PKP, sprawdzimy też, jak wyglądał debiut Radosława Latala na trenerskiej ławce Piasta Gliwice. Tomasz Czoik, zapraszam. Wiadomości rozpoczynamy od tematu logistyki. Już po raz czwarty Gliwice stały się stolicą tej branży. W naszym mieście doszło do konferencji z udziałem ważnych przedstawicieli różnych sektorów gospodarczych, firm z sektora logistycznego, deweloperów, najemców, pełnomocników stref ekonomicznych oraz mediów. Wymieniano się poglądami na temat przyszłości polskiej logistyki. Głos zabrali m.in. prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, ekonomista Ryszard Petru, polityk Paweł Kowal czy też Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Osobny wątek poświęcono także niepewnej sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie i jej wpływowi na logistykę europejską. Święta wielkanocne tuż, tuż. Klimat radosnego oczekiwania udzielił się Gliwicom. Miejski Zarząd Usług Komunalnych rozpoczął ustawianie kwiecistych pisanek przy ulicy Dworcowej. Nawiązuje w ten sposób do tradycji zapoczątkowanej w ubiegłych latach. Oprócz pisanek w mieście pojawiają się inne ozdoby, świadczące o tym, że wiosna już nadeszła. Do tematu wrócimy jeszcze w tym tygodniu. Zaglądamy dziś z kamerą na dworzec PKP, który przechodzi prawdziwą metamorfozę. Pogoda sprzyja budowlańcom, którzy mają pracę trudną do wykonania. Obiekt jest przecież cały czas dostępny dla podróżnych. Obecnie wewnątrz budynku dworca trwają prace wyburzeniowe. Podróżni mogą już korzystać ze zlokalizowanego w pobliżu dworca tymczasowego. W związku z rozpoczynającymi się robotami z użytkowo wyłączono w zeszłym tygodniu perony numer 2 i 3. Każdego dnia około 50 pracowników pracuje na placu budowy gliwickiego dworca. Na dalszym etapie prac ta liczba może wzrosnąć nawet do 150 osób. Jak obiecuje wykonawca prac, obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz ścieżek prowadzących i specjalnych oznaczeń dla osób niedowidzących, w budynku pojawią się także windy z systemem informacji głosowej i oznaczeniami w języku Braille'a. Już teraz wiadomo, że pasażerowie zatrzymujący się w Gliwicach będą mogli na dworcu kupić wszystko to, co jest przydatne w podróży. Na terenie obiektu będą dostępne m.in. sklepiki z multimediami i prasą, apteka, a także kawiarnia. W najbliższym czasie PKP SA podpisze umowę z kolejnymi najemcami, którzy planują otwarcie na dworcu lokalu gastronomicznego, sklepu spożywczego i drogerii. Otwarcie dworca po remoncie przewidziane jest na końcówkę tego roku. Teraz pora na wiadomości sportowe, które przedstawi Radek Nosal. Falstart Radosława Latala w roli trenera Piasta Gliwice. Niebiesko-czerwoni przegrali na własnym stadionie z Koroną Kielce 1-2. Przez znaczną część meczu Piastunki prowadziły. Gola dla Gliwiczan zdobył Kamil Wiczek. W drugiej połowie spotkania inicjatywę przejęli przyjezdni. Przypieczętowali ją trafieniami Jacka Kiełba i Leandro. Zwycięstwo Korony mogło być jeszcze wyższe, ale rzutu karnego nie wykorzystał Olivier Capo. Piłkarze Piasta nie kryli rozgoryczenia po przegranej z podopiecznymi Ryszarda Tarasiewicza. Początek był obiecujący, bo strzeliśmy bramkę. Nie udało się dowieść tych trzech punktów do końca, no szkoda naprawdę. Co teraz? Mamy teraz 2 tygodnie przerwy. Co możemy poprawić w tak krótkim czasie? No, na pewno organizację gry, troszkę więcej dyscypliny, bo to kuleje i myślę, że trener wykorzysta jak najlepiej ten czas, bo trzeba dużo rzeczy poprawić, żeby ta gra wyglądała lepiej. Potrzebne te karne były sami do tego, żeśmy doprowadzili. Zepchnęliśmy się bardzo do defensywy. Później ten strzał z pola karnego na pewno trochę nam pociął skrzydła, ale próbowaliśmy jeszcze wyrównać, tam były sytuacje, ale no nie udało się i co, za chwilę następne mecze. Ten 2 tygodnie teraz z nowym trenerem będzie trzeba mocno popracować. Będzie trochę czasu, żeby poznać się też z trenerem. Trener, żeby poznał bliżej nas, przedstawił swoją taktykę. Także te 2 tygodnie będą bardzo ważne. Za sprawą kolejnej porażki Gliwiczanie spadli na 12. pozycję w T-Mobile Ekstraklasie. Od strefy spadkowej dzielą ich zaledwie 3 punkty. Gliwice powitały wiosnę na sportowo. Turystyczny klub kolarski zorganizował niezwykły rajd rowerowy. Amatorzy 2 kółek przejechali dystans z gliwickiego rynku do Tworogu Małego. Po zakończeniu zawodów symbolicznie uczcili oni inaugurację sezonu kolarskiego topiąc marzanny. Nie brakowało również innych atrakcji. Brawo! 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 Brawo!
Ile osób uczestniczyło w dzisiejszym rajdzie? W dzisiejszym rajdzie uczestniczyło ponad 200 kolarzy. A jak przedział wiekowy? O, jeżeli chodzi o przedział wiekowy, to tak chyba najmłodszy uczestnik to mógł mieć nie więcej niż 4 lata, nawet chyba 3, o ile mi wiadomo. No i przedział wiekowy dość duży, bo z każdego przedziału byli uczestnicy. Z najdalszych zakątków Śląska przyjechali do nas, także bardzo się cieszymy z tego. Imprezę uważamy za udaną. No, troszeczkę niedogodność, że troszeczkę jest chłodno, ale ogólnie humory dopisały i to jest najważniejsze. Czyli wszyscy uczestnicy mogą czuć się zwycięzcami? Myślę, że tak, bo tak uważamy, bo każdy z nich włożył jakiś wkład po to, żeby tu przyjechać na rowerze. Także na pewno mogą czuć się zwycięzcami, że pokonali w tak chłodnych warunkach, przy takiej aurze, pokonali tą odległość do Tworogu Małego. Myślę, że mogą się czuć zwycięzcami. To wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium, dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. Za chwilę prognoza pogody na wtorek. Temperatura będzie iście wiosenna. Życzę udanego popołudnia. Do zobaczenia.